1, 2, 3, 4. Dzień dobry, witam w transmisji prosto z mieszkania Geperta. Dziś porozmawiamy o sztuce po przejściach, czyli obecnym stanie sztuki krytycznej w kraju i za granicą. Sztuka po przejściach nawiązuje do dawnego systemu, kiedy to sztuka krytyczna była wręcz pożądana i oczekiwana przez społeczeństwa. Jak wygląda obecnie kondycja sztuki krytycznej? Czasy się zmieniły, społeczeństwo się zmienia. Sytuacja sztuki, realizowania sztuki, możliwości realizowania sztuki też jest inna. W gruncie rzeczy, przynajmniej w sensie finansowym, bardziej przyjazna. Ale z drugiej strony, tak naprawdę możliwość oddziaływania poprzez jakąś prowokację, poprzez właśnie takie mocne, zdecydowane bodźce, chyba się zmniejsza. Wydaje mi się, że nasze społeczeństwo ewoluuje w takim samym kierunku jak społeczeństwa Zachodu. To znaczy, w pewnym momencie doświadczamy takiej nudy, jak gdyby stwierdzamy, że już wszystko widzieliśmy i możliwość docierania do nas poprzez właśnie swego rodzaju szok jest mniejsza. Sutanna ze sesmańskim godłem czy topiący się pod wpływem kwasu krzyż. To tylko niektóre z eksponatów składających się na legnicką wystawę Skandal, która okazała się prawdziwym skandalem. Minister kultury wycofał swój patronat, a nawet tegoroczną dotację dla galerii. Rok temu w Legnicy również zorganizowano wystawę, która spotkała się z gwałtownym sprzeciwem środowisk katolickich. W tym roku cel osiągnięto. Najbardziej kontrowersyjne eksponaty zostały usunięte. Dlatego artyści, wydaje mi się, próbują bardziej albo zabawy z pewnego rodzaju dystansem, humorem, albo realizują projekty, które są poetyzujące, poetyckie i w dużej mierze nostalgiczne. Nie wiem, czy sobie przypominasz, jakie w roku 89 jakby nastąpiło załamanie pewnej tradycji myślowej i zastąpienie pewnych wątków, które dotychczas dominowały, wątkami wywodzonymi właśnie z filozofii krytycznej. Nastąpiła nagle wielka liberalizacja języka plastycznego, więc to na pewno była pewna zmiana paradygmatu, ale myślę, że ta zmiana powoli się zaczynała i dynamika jej zaczęła się w pewnym momencie tak samoistnie troszeczkę wygładzać, a to, co na początku było wielką nowością, czyli możliwość dokonywania pewnych radykalnych analiz i radykalnych gestów w sztuce, przestała być potrzebna i być może uległa pewnemu złagodzeniu. Pewnie stąd to twoje pytanie, co się dzieje ze sztuką krytyczną, bo ja nie sądzę, żeby sztuka przestała być krytyczna. Rozwartość, albo dołożyć. Tak? Nie ma żadnych ograniczeń. Czy w tym przypadku im większy jest dobrobyt, im nam lepiej się dzieje, to czy jak gdyby artyści nie powinni czasami od czasu do czasu coś czymś potrząsnąć, jak gdyby pokazać pewne rzeczy, które są nie tak? Nie odważyła obciążać artystów tego rodzaju rolą. Wydaje mi się, że taką rolę powinny pełnić wolne media. Co dzieje się z naszą wrażliwością? No skoro żyjemy w globalnej wiosce, jak gdyby wszystkie problemy, które dzieją się na naszej planecie, są również obecne w naszym domu poprzez internet. Czy jak gdyby nie jest to powód, żebyśmy mogli żyć tymi problemami, które się dzieją gdzieś poza nami, poza naszym kontynentem? Ale to jest w ogóle bardzo taką ciekawą właśnie rzecz zauważyłeś. W ogóle w świecie, w ogóle przed 89, czyli w takim świecie, który nie był aż tak bardzo wyposażony w taką rozbudowaną informację, bardzo dobrze wiedzieliśmy, co tak naprawdę
prawda jest naszym wrogiem. Dziś tych wrogów mamy dużo więcej i może ta kwestia właśnie rozmycia takiej niejednoznaczności naszego wroga w bardzo duży sposób przeszkadza nam zająć jakieś takie jednoznaczne stanowisko wobec tego. Dziś tak naprawdę nie potrafimy się jednoznacznie w ogóle zbuntować, nie potrafimy żyć poza systemem. Zresztą cóż to byłaby za walka z systemem, w którym bylibyśmy tak naprawdę na zewnątrz niego. Bardzo często właśnie artyści uprawiają sztukę krytyczną, która jest jednak w jakiś sposób bardzo mocno zakamuflowana właśnie dlatego, że chcą pozostawać w systemie, chcą w ogóle jeść w McDonaldzie, chcą ubierać się w buty, prawda, Nike, ale tylko właśnie dlatego, że pewien eskapizm poza system tak naprawdę nie przynosi w mojej ocenie żadnych efektów. To, co musimy zrobić, to wejść na terytorium wroga, przyjąć ich język, przyjąć język naszego wroga i w jakiś sposób dokonać pewnych przesunięć, odwrócić tak naprawdę tę broń w stosunku do naszego wroga. I wydaje mi się, że to się dzieje i że to się dzieje właśnie cały czas jeszcze w sztuce, ale ta wypowiedź nie jest aż tak bardzo radykalna. Ona jest bardzo często zasłonięta przez pewne wybiegi formalne, których też tak do końca nie widzimy, bo one są dla nas przezroczyste, bo są tak naprawdę językiem, który obowiązuje na co dzień. Sztuka krytyczna jest też trochę takim pojęciem historycznym, prawda? Kiedy mówimy o sztuce krytycznej, od razu mamy przed oczami projekty Libery, Nieznalazki i Kozyry, ale pewien taki nerw krytyczności, pewne takie kwestionowanie porządku symbolicznego świata niewątpliwie pojawił się na wystawie Kamy Sokolnickiej, które właśnie trochę powoduje taką sytuację gry pomiędzy widzem a artystą, a projektem. Wchodzimy na wystawę, właściwie na której nic się nie dzieje. Natomiast jest w niej jakiś taki ujmujący niepokój, prawda, który wybija właśnie człowieka z pewnego takiego automatyzmu widzenia. To jest tak naprawdę narzędzie sztuki krytycznej, prawda, przypomnijmy. To chodziło o sztuce krytycznej, żeby wybić z pewnych przyzwyczajeń percepcyjnych, właśnie z pewnego takiego automatycznego widzenia porządku świata. Czego oczekujemy od publiczności? Ciężko oczekiwać od publiczności, że będzie na tyle zdyscyplinowana, żeby przyjść i autentycznie w ogóle coś przeżyć, prawda? To jest jak gdyby taka gra, która wymaga bardzo kompetentnych graczy po obu stronach, bo sytuacja wygląda w ten sposób. Sztuka zadaje to pierwsze pytanie. Artysta, publiczność jest tym tematem zszokowana, pytaniem, które zadaje artysta, jest zszokowana, ale następne pytanie, które artysta w ogóle zadaje w tej samej konwencji, jest już dla publiczności czytelne. Ale w pewnym momencie, gdy pewne tematy się przesycą, publiczność już nie gra, prawda, bo zbyt dobrze po prostu pewne tematy antycypuje. Więc rolą artysty jest to, żeby cały czas żeby cały czas podtrzymywać tę grę, a rolą publiczności jest gonienie tego króliczka.